Witamy pana trenera ponownie na wielkopolskim szlaku. Dzisiaj prywatnie czy służbowo? Dzisiaj prywatnie. Mam wolny weekend, także też korzystam z tego i przyjechałem do Poznania do znajomych, a że przy okazji jest turniej finałowy, to też wpadłem zobaczyć, jak to wygląda. Obejrzałeś już parę meczów. Jak oceniasz poziom? No tak naprawdę to i połowę jednego meczu widziałem, bo na końcówkę meczu Złotowa przyjechałem z Turkiem, teraz ten mecz też tak niepełny. No, jeśli chodzi o poziom, to jeden zespół tutaj wydaje się poza zasięgiem reszty, czyli Energetyk Poznań. Zresztą takie były też oczekiwania przed tym finałem. A między tymi trzema zespołami, no jak widać po wczorajszym wyniku, to myślę, że to może się rozstrzygnąć na korzyść każdej z tych drużyn. Wczoraj 3-2 wygrały Szamotuły, dzisiaj 3-1 dla Turku, więc myślę, że jutrzejszy mecz też może być zacięty. Czy z tych dziewczyn, które tutaj widzisz, myślisz, pracujesz w szkole mistrzostwa sportowego, więc pewnie okiem takiego trenera jesteś w stanie ocenić potencjał, czy przyszłe kadrowiczki, czy tutaj z naszej Wielkopolski są jakieś dziewczyny, które błyszczą? No już są dziewczyny, które grają w reprezentacji młodzieżowej U20. Jest kilka ciekawych dziewcząt, ale czy teraz można mówić, że zrobią dużą karierę, czy będą grać w kadrze? Ten nabór jest szeroki, dopiero się zaczynają rozgrywki młodzieżowe, więc będziemy obserwować większą ilość zespołów i patrzeć. No, te na pewno wyróżniające się, które wpadną w oko, dostaną zaproszenie na zgrupowanie reprezentacji. Ale no, na ten moment no, nie powiem, kto to będzie, bo trzeba zobaczyć więcej zespołów i więcej dziewcząt, żeby też móc porównać z innymi drużynami. My tak na naszych portalach bardzo promujemy te nasze juniorki. Uważamy, że mamy najsilniejszą ligę juniorek w Polsce. Czy ty również tak uważasz, czy jednak są inne województwa, które mają również bardzo silne zespoły juniorskie? Na pewno w ostatnich latach była najsilniejsza, bo zawsze dwa zespoły, Poznań, Kalisz, były w finałach Mistrzostw Polski, zdobywały medale. Teraz się to trochę zmieniło, bo nie ma już Kalisza w juniorkach. Czy to jest dla ciebie zaskoczenie, że Kalisza nie ma w finałach województwa w juniorkach? Myślę, że nie, bo ten zespół się rozpadł i tam grały kadetki, głównie z młodszego rocznika kadetek, więc myślę, że to nie jest zaskoczenie, że Kalisza nie ma. Chyba też dla nich może będzie lepiej, jak się na jednej kategorii skupią, na kadetkach. No, to jest inny zespół niż w poprzednich latach, więc myślę, że to na pewno mierzyli w finał i awans do finału wojewódzkiego, ale nie jest jakieś duże zaskoczenie, że ich tutaj nie ma. Wiadomo już, że Szamotuły i Energetyk to są uznane już ośrodki od paru lat. Piątka Turek już od również paru sezonów dobija się zawsze do tego finału i coś tam gra. Jak patrzysz na tegoroczny właśnie skład? Piątka Turek grająca bez libero. Złotów właściwie od 3 lat dopiero biorący udział w rozgrywkach wojewódzkich. Jak oceniasz właśnie te zespoły? No, myślę, że te zespoły to grają w miarę możliwości, jakie posiadają. Tak? Piątka Turek z klub, który ma dziewczynki z jednego ośrodka, z jednego miasta czy jednej szkoły, więc radzi sobie jak może. Do tego jeszcze jak pojawi się jakiś talent, to jest ze wszystkich stron wyciągany, więc myślę, że tutaj trenerzy robią wszystko, żeby ten zespół funkcjonował jak najlepiej. Jeśli chodzi o Złotów, to no jest to ośrodek, który się rozwija od paru lat. Myślę, że dla nich duży sukces, awans do finału, szczególnie, że grają drużyną kadetek i myślę, że na kadetkach będzie tutaj większe skupienie i walka w tej kategorii ich właściwej o medale. Z Wielkopolski wszystkie 4 zespoły awansują dalej do ćwierćfinałów. Czy myślisz, że wszystkie 4 nasze wielkopolskie zespoły mają szansę dojść jeszcze dalej? No, ważne będzie losowanie, na kogo te zespoły trafią, bo no, można trafić w bardzo trudną grupę, tak jak w zeszłym roku na ćwierćfinale spotkał się mistrz i wicemistrz Polski z poprzednich rozgrywek, więc można, nawet jak ma się mocny zespół, można trafić bardzo trudno. Trudno powiedzieć. Zależy na kogo trafią, jaka będzie też dyspozycja. Czy wszystkie 4 zespoły
Na pewno każdy będzie jechał z myślą o awansie, ale tutaj będzie decydujące losowanie i z kim im przyjdzie grać w następnym etapie. No to wróćmy jeszcze do Ciebie jako trenera reprezentacji Polski. Ostatnio bardzo fajne granie na Ewzie, niedługo Mistrzostwa Europy. Co to za zespół? Jak Ty zbierasz te swoje dziewczyny? Czy są takie, które zabłysły podczas Ewzy? Czy może jeszcze zamierzasz dokoptować kogoś? Nabór jest cały czas otwarty, także Ewza to jest etap, który jest za nami. I no teraz przygotowujemy się do mistrzostw. Na razie obserwujemy zawodniczki na turniejach, pracujemy z nimi w szkole. Dlatego no przed mistrzostwami Europy drzwi są otwarte. Tutaj nie trzymamy się składu, który był na Ewzie. Jest to grupa z rocznika 2007 i młodsze. Dziewczyny już grały w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy. Tam zajęły miejsca 5-6. Na te mistrzostwa chcielibyśmy jechać z ambitnymi celami, czyli grać o wejście do czwórki. Jest kilka dziewcząt, które gra w SMS-ie w pierwszej lidze. Zbiera to doświadczenie seniorskie, więc myślę, że stać tę grupę, żeby jechać i grać o coś więcej. Powiedzmy sobie szczerze, będziemy walczyli o medale, ale czy są jakieś pozycje, które są słabe, a czy są jakieś pozycje, gdzie masz już tyle fajnych dziewczyn, że właściwie ciężko będzie komuś nowemu się dobić? Chyba nigdy nie ma tak, że jest za mocna pozycja. Myślę, że zawsze trzeba szukać na tą pozycję jeszcze lepszej i nie zamykać się, więc uważam bardzo wyrównany zespół. Bardzo wyrównany zespół, na każdej pozycji są wartościowe zawodniczki. Też na Ewzie nasze rezerwowe w tym najważniejszym meczu odmieniły mecz, bo dokonaliśmy zmian i one, te dziewczyny, dały dobre zmiany, które przyniosły nam wygraną. Dlatego nie chciałbym tutaj wyróżniać czy jednej zawodniczki, czy jednej pozycji. Ważne, żeby skład był równy i żeby też móc liczyć na te zmienniczki. Formuła Mistrzostw Europy jest taka, że gra się dwie grupy ośmiozespołowe. W ciągu 9 dni trzeba zagrać 7 meczów, więc na pewno ławka i rezerwowe będą istotne. Gołą szóstką ciężko będzie ugrać taki turniej. Jest bardzo dużo meczów i zawsze może ten mecz jeden słabszy się przytrafić, który może decydować o wyjściu do czwórki. Dlatego tutaj szeroki skład, ławka, która też uzupełni i odciąży te pierwszoszóstkowe zawodniczki. Rola trenera klubowego różni się bardzo od selekcjonera? Na pewno, bo trener klubowy ma swoją grupę przez cały sezon, pracuje z nią, gra w rozgrywkach młodzieżowych. W Szczyrku mamy dziewczyny no też w szkole, ale rozjeżdżają się na rozgrywki młodzieżowe. Gramy nimi drugą i pierwszą ligę, ale na rozgrywkach młodzieżowych reprezentują swoje kluby. No i potem tak naprawdę mamy 8 tygodni, żeby przygotować zespół do imprezy docelowej. Tyle trwają nasze przygotowania. Zawodniczek jest dużo, dlatego trzeba też zrobić dobrą selekcję i podejmować mądre decyzje, żeby wybrać jak najlepszy zespół. Ty wolisz być trenerem klubowym czy selekcjonerem? Myślę, że i jedna, i druga funkcja ma swoje plusy. To jest jakiś krok do przodu też, prowadzenie reprezentacji, praca w SMS-ie i bardzo się cieszę z miejsca, w którym jestem i że mogę pracować z najlepszymi zawodniczkami w Polsce. Myślę, że nie da się tego porównać. I jedna i druga praca jest bardzo odpowiedzialna, bo pracuje się z młodzieżą. Jeszcze w takich ośrodkach, gdzie gra się o medale, też jest presja. Presja wyniku, czy presja też dobrej pracy przede wszystkim, żeby te dziewczyny trafiły do dobrego grania seniorskiego i kontynuowały przygodę z siatkówką. Na tym poziomie wyższym, czyli w SMS-ie, gdzie te zawodniki są wyselekcjonowane, też się oczekuje, że będą zasilały ekstraklasy, a najlepiej młodzie seniorskie kadry. Dlatego ta odpowiedzialność też jest ogromna. Myślę, że na wszystko jest czas i dla mnie nie ma problemu, żeby kiedyś tak wrócić do siatkówki młodzieżowej, bo mnie to sprawia bardzo dużą przyjemność, praca z młodzieżą.
Dlatego cieszę się z miejsca, w którym jestem i też bardzo doceniam pracę, którą wykonywałem wcześniej na tym poziomie młodzieżowym, klubowym. To może kiedyś zawita trener do Poznania z powrotem, a na pewno za 3 tygodnie widzimy się już bardziej służbowo na finałach kadetek. Tak, tak. Za 3 tygodnie widzimy się w Szamotułach. Zapowiada się bardzo ciekawy turniej. Myślę, że w ostatnich latach chyba jeden z najbardziej wyrównanych turniejów. Cztery fajne zespoły, też już ograne. Myślę, że ciężko tu wskazać faworyta. Uważam, że dyspozycja dnia, zdrowie będzie decydować i może być naprawdę bardzo ciekawy zespół. Ja się cieszę, że takie granie przed tymi zawodniczkami, bo będzie można te dziewczyny, którymi powiedzmy się interesujemy, które też mają ambicje, żeby trafić do młodzieżowej reprezentacji, mogą sprawdzić się w graniu o coś, w graniu z zespołami na wyrównanym poziomie, bo to też jest ważne, jak zawodnicy sobie radzą właśnie z presją takich meczów, bo jak jednak gra się z zespołami, gdzie ten poziom jest mocno różny i przeważający dla jednego zespołu, no to ci zawodnicy nie muszą wychodzić na wyżyny. Tutaj myślę, że każdy mecz będzie bardzo, bardzo ważny i może być ciekawie. No dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za 3 tygodnie. Do zobaczenia, dziękuję. Trenerze, finał Mistrzostw Wielkopolski Juniorek zakończony. Dla Was to pierwszy taki finał? Zadowolony? Potwierdzam, że pierwszy nasz finał. Czy jestem zadowolony? Ze sportowego punktu widzenia nie mogę być zadowolony, bo jednak 3 porażki, ale uważam, że dla nas, jako dla klubu, dla tego zespołu, to ogromny sukces, bo jesteśmy w czwórce w Wielkopolsce, w kategorii, w którą, powiedzmy sobie szczerze, nie celowaliśmy w tym roku. Co też pokazuje, że jednak wykonujemy dobrą pracę i te dziewczyny naprawdę potrafią wiele, może wiadomo, stres, ten poziom tego finału trochę je zjadł i nie pokazały tego, co potrafią tak naprawdę, ale liczymy też na to, że to zaprocentuje za niedługą chwilę, czy to w ćwierćfinale juniorek, które udało się uzyskać tym awansem tutaj do tego turnieju. Poza tym mamy nadzieję ogromną, że to zaprocentuje w rozgrywkach kadetek, na które będziemy się na pewno mocniej trochę nastawiać, a które też już niedługo w pierwszy weekend ferii. No właśnie, bo finał wojewódzki juniorek, w ogóle uchodzi Wielkopolska za najmocniejsze juniorki w Polsce, więc sam udział chyba w tym finale to już jest jakiś tam sukces. No i poza tym, urwaliście seta Turkowi, urwaliście seta Szamotułom, więc chyba nie jest tak źle. Nie, ja też nie chcę powiedzieć, że jest źle. To wydaje mi się, że przygotowani fizycznie, jesteśmy dobrze, jesteśmy zdrowi, więc tutaj nie mamy co szukać jakichkolwiek wymówek. Myślę, że to chodzi tylko i wyłącznie o tą kwestię, tą sferę mentalną i to, czy głowa uniesie tą presję i chyba te marzenia, bo dziewczyny mimo wszystko gdzieś tam po cichutku liczyły na to, że będą w stanie powalczyć i spróbować zawiesić na swoich szyjach jakiś medal. Niestety to się nie udało, ale mówię, mam nadzieję, że nie będziemy tego długo przeżywać, bo jest jeszcze naprawdę w tym sezonie o co walczyć. Ile z tych dziewczyn zagra już za 3 tygodnie w finale kadetki? 11. Więc jest tego naprawdę dużo i myślę, że tam będzie ich taka impreza docelowa, a fajnym przetarciem dla nas będzie jeszcze ten ćwierćfinał Mistrzostw Polski, który, kto wie, przy dobrym losowaniu może się okazać, że będzie łatwiejszy niż ten finał wojewódzki tutaj, także często tak bywa zresztą. Tak właśnie to bywa, że i w kadetkach, i w juniorkach to jednak tylko Polska jest siłą. Dobrze, to w takim razie mierzycie w kadetkę zdecydowanie bardziej. Co tam chcecie osiągnąć i czy tutaj te zespoły, bo jednak pokrywają się w dużej mierze, zamiast Turku będzie Szamotuły? Co my celujemy? Chcielibyśmy zagrać jak najlepiej i w końcu pokazać, że ta siatkówka nas bawi, nie rozprasza i że jesteśmy w stanie walczyć z każdym. Jeżeli przegramy sportowo, mam z tym naprawdę luz. Dziewczęta powinny się też tego nauczyć, że sportowo można przegrać gorzej, jeżeli przegramy ten mecz w głowie. Tego byśmy chcieli unikać i myślę, że do tego będziemy głównie dążyć.
Myślę, że do Szamotu będziemy jechać po medal, taki mamy cel. Nie będziemy się oglądać na to, czy ktoś ma tyle, czy tyle zawodniczek ze Szczyrku. Znamy swoją wartość i myślę, że stać nas na to, żeby tam ten medal przywieźć. Wiadomo, że to się też od razu wiąże z awansem do 1/8, bo z tytułu tego, w jakim jesteśmy w województwie, ten awans jest zapełniony. Myślę, że ten ćwierćfinał to jest plan minimum, jeżeli chodzi o kadetki. A co tam się okaże, to też wiadomo, będzie zależało od losowania i od tego, w jakiej formie fizycznej będziemy na tych ćwierćfinałach. Mówiłeś ostatnio, że dziewczyny w trudnych momentach dzwonią do Pauliny. Czy po tym turnieju Paulina już też odebrała kilka SMS-ów? Po którym turnieju potem? Nie wiem jeszcze tego, zobaczymy co będzie, nie wiem jak one do tego podejdą. Na pewno będzie do ich dyspozycji, pewnie jak ją znam, pewnie już coś napisała na grupie i pewnie je już teraz wspiera. Myślę, że to jest taka nieoceniona pomoc dla nich mentalna, bo jednak to jest osoba, która potrafi się podnosić w trudnych momentach, a miała takowe w swojej karierze, więc fajnie, że one mogą korzystać z jej doświadczenia na pewno. Czyli teraz mówimy, dziewczyny fajnie zagrały, trener mniej więcej zadowolony z postawy, niekoniecznie z wyniku i czekamy na kadetki. Oczywiście, jak najbardziej. Dzięki bardzo. Trenerze, finał juniorek i po finale juniorek. Czy wszystkie mecze wyszły tak, jak wcześniej sobie wymyśliliście? Szczerze mówiąc, to mogliśmy zrobić srebrny medal. Przyjechaliśmy tutaj z nadziejami na medal, bo po raz pierwszy mamy 4 juniorki w zespole. Udało się. A równie dobrze moglibyśmy zrobić 4. miejsce, bo złotów też nam się postawił, tak? Ten pierwszy mecz na otwarcie z Szamotułami, to był ten mecz najważniejszy i jakby najtrudniejszy dla Was? To był mecz otwarcia. Mecz otwarcia gra się trudno. Przegraliśmy 13-15 w tiebreaku, trochę szczęścia zabrakło. Mogłoby być 15-13 i to byłby cel nasz główny, tak? Ale co, 3. miejsce, brązowy medal, to chyba też całkiem fajnie, jak na zespół, który przyjechał bez libero i tylko z 10 dziewczynami. Z czego grało 6? Z czego 4 młodziczki. Tak, brązowy medal to jest pierwszy medal w juniorce od 20 lat klubu. Nie dotrzymały juniorki do tego etapu. Kończyliśmy zawsze z dziewczynami na etapie kadetki. A po raz pierwszy udało się, wytrzymały do juniorki i jest medal. Co dalej z tymi dziewczynami, z tymi juniorkami? Czy one 3. ligę dalej będą grały u Was? Te juniorki są jeszcze juniorki, one za rok grają dalej juniorki. Odchodzi z tego zespołu tylko jedna dziewczyna. Jak znajdzie się jakaś za nią, to będzie. Jak nie, no to będziemy jakąś młodziczkę wrzucimy do 6 i będziemy grali tym zespołem. Szukacie jakiejś libero? A przyjdzie? Jak? Zależy, jak zaprosicie. Zapraszamy. No, była libero, to nam uciekła, no co mam powiedzieć. No, była przygotowana na libero przez ileś tam lat, uciekła nam do innego klubu. Nie mamy na to wpływu. Nie wszyscy chcą zostać. Te, co zostają, to nam zaufały i w końcu jest medal. Te dziewczyny przyszły bardzo późno, bo one przyszły w młodziczce do grania, także udało się po 4 latach zrobić medal. Pierwszy medal dla co niektórych dziewcząt. No to fajny sukces, naprawdę. Widać, że fajnie. Natomiast jaki byłby plan, żeby te dziewczyny jakby zatrzymać? Bo wiadomo, no, dużo dziewczyn idzie później na studia, wybierają pewnie większe aglomeracje. Czy jest jakiś plan, żeby z tej 3. ligi awansować do 2., pokazać się gdzieś na szczeblu? Plan? No my gramy w tej 3. lidze, jak awansujemy, to awansujemy. Problem się zacznie później, jak awansujemy. Skąd znaleźć pieniądze, bo to nie jest takie proste. I no dziewczyny za rok jeszcze, jakby był awans, to by grały w 2. lidze, bo wszystkie zostają, tak? Czyli taka zachętka dla dziewczyn. Kadetki nie macie, walczycie jeszcze w młodziczce. W kadetce graliśmy młodziczkami, bo te roczniki nam uciekły, kadetki. Z 2 dziewczynkami, które były pierwszym rocznikiem kadetki. No nie było, że tak powiem, Wielkopolska jest mocna i była szansa, żeby awansować. Tylko po co? Żeby, my już byliśmy 4. do Brydża w tamtym roku w juniorce i 2 lata temu w juniorce w finale. I tak samo było, gdybyśmy awansowali w tym roku, także niech się biją inni o te medale w kadetce. Wy macie brąz w juniorce i czekacie na jaki medal w młodziczce? My czekamy na awans do finału, bo te młodziczki tam groje z 1. rocznika, one są nieprzygotowane, one jeszcze nam nie zaufały, tak jak nam zaufały te juniorki.
awans do finału to będzie chyba maks tego zespołu. No dobrze, to jakieś specjalne wyróżnienia dla tego zespołu? Zadowolony trener z tej ekipy, z tych dziewuch, które całkiem fajny z kim tworzą na boisku, przynajmniej tak to widać z zewnątrz. Zostało ich 6, to muszą tworzyć całkiem fajny team, a te 4 młodziczki, które przyjechały, część przyjechało za zasługi, a część przyjechało, żeby nam pomóc w tych newralgicznych momentach. Zmiany robiły swoje. Gratuluję brązowego medalu i do zobaczenia w kolejnych turniejach. Trzymamy kciuki za ten klub, o którym my zawsze piszemy, że jest fenomenem na skalę Wielkopolski i nie tylko. Ciężko się pracuje, gdy się ma 6 zawodniczek na treningu, proszę mi wierzyć. Ale no dziękuję za to wszystko, dziękuję dziewczynom, że wytrzymały, że nam zaufały, no i walczymy dalej. Dziękuję. Agatka, kapitan Szamotulanina Szamotuły, po turnieju finałowym, zadowolona z wyniku? Tak, no przez ostatnie lata zajmowałyśmy 3 miejsce w naszym województwie, a teraz mamy 2, więc jakby no to jest dla nas no bardzo fajna sprawa, tak? Który mecz był najtrudniejszy? Zdecydowanie z Turkiem, ponieważ miałyśmy w tie-breaku 15-13 wygrałyśmy, więc te emocje po prostu były takie duże, ale no udało nam się wygrać, więc fajnie, bardzo się cieszę. Ale udało wam się wygrać tylko dlatego, że macie większe doświadczenie, że macie szerszą ławkę, czy co zdecydowało? Bo tak na papierze to wydawało się, że jesteście faworytem, a tak ciężko wam poszło. No tak, ja myślałam, w sensie nasz trener mówił, że ten mecz będzie trudny. Mi osobiście wydawało się, że nie aż tak trudny, ale na pewno u nas taka determinacja u nas wygrała, że my się jednak nie poddałyśmy i że jednak walczyłyśmy do samego końca. Co prawda każdy już tlenu brakowało, ale no dałyśmy radę i no mega się cieszę, bo to był naprawdę trudny mecz i cieszę się, że go wygrałyśmy. Jak długo wy trenujecie razem z tym zespołem, którym dzisiaj przyjechaliście teraz na finały? No to generalnie z połową dziewczyn gramy tak mniej więcej 2-3 lata razem, ale na przykład nasza rozgrywająca, pierwsza rozgrywająca i pierwsza środkowa, no są od nas od sierpnia, u nas już od sierpnia, więc no właściwie tak od wtedy, ale myślę, że dosyć dobrze sobie radzimy i że jesteśmy dosyć zgrane. Czyli przez te parę miesięcy udało wam się na tyle zgrać, że macie wicemistrzostwo Wielkopolski. To co będzie dalej na szczeblu, jak się jeszcze bardziej zgracie, jak jeszcze więcej meczów razem rozegracie? No, nasi trenerzy mówią, że właśnie ćwierćfinały teraz, aktualnie, były takim naszym celem, że właśnie finały województwa to jest pewien etap, który musimy przejść. Więc myślę, że dopiero na ćwierćfinałach pokażemy takie 100% nasze umiejętności. Macie szeroki sztab szkoleniowy, bo tutaj na ławce widać było pierwszy trener, drugi trener, jest statystyk gdzieś tam, jest fizjoterapeuta. Czy tak szeroki sztab pomaga, czy czasami jest łatwiej jak jeden trener, tylko jest jeden, mówi i tyle? Nie no, moim zdaniem o wiele lepszy jest szerszy skład, ponieważ no nas statystyk, jakby jak mają jakieś tam połączenia z trenerami, no to jakby wiadomo, czy zmienić coś gdzieś tam, jakaś zagrywka, czy gdzieś w bloku coś zmienić. Więc mi się wydaje, że to bardzo pomaga. Plus, jak jest więcej trenerów na ławce, to można dostać też więcej podpowiedzi z różnych perspektyw. Więc wydaje mi się, że szerszy skład jest lepszy. Według mnie. A czy z twoją zagrywką i z twoimi atakami, no bo jesteś liderką MVP dzisiejszego meczu, czy często podpierasz się wskazaniami trenerów, czy najczęściej trenerzy ci mówią ładuj na maksa? No najczęściej tak jest, po prostu byle było mocno i w sumie jak najlepszą zagrywkę, nawet nie do kierunku, tylko po prostu wal zwierzyńska. No to wal zwierzyńska tak samo na ćwiartkach, a później mam nadzieję w finale. Tak, ja też mam taką nadzieję. Dziękuję, gratulacje całego zespołu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Panie trenerze, finały Mistrzostw Wielkopolski zakończone dla was. Ostatni mecz wygrany ze Złotowem, ale jak podsumujesz ogólnie ten finał? Poziom, ale też w waszym wykonaniu. Znaczy cieszymy się, że po 5 latach mamy srebrny medal Mistrzostw Wielkopolski. Tuż za kim to zobaczymy po ostatnim meczu, ale wydaje mi się, że mistrzostwo no tutaj bezkonkurencyjne jest jednak Energetyk Poznań. I to miano najlepszego zespołu w Wielkopolsce osiągnie. Dla nas na pewno ten srebrny medal cieszy. Nie mogliśmy zagrać w optymalnym składzie z różnych względów, niestety zdrowotnych, ale cieszę się wraz z kolegami trenerami, że dowieźliśmy ten srebrny medal do mety.
Czyli to nie był wasz jeszcze optymalny skład, czyli Szamotulanin w jeszcze mocniejszym składzie, może jeszcze więcej? Wydaje mi się, że tak, także teraz mamy spokojny czas do przygotowania się do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Mamy też mecze drugiej ligi, także spokojnie chcemy się przygotować do tych ćwierćfinałów, żeby tam zagrać jak najlepiej, no i walczyć o najwyższą odstawkę w Polsce. Rozegraliście tutaj trzy mecze. Czy potraficie ocenić, który z tych meczów wyszedł wam najlepiej, a w którym zagraliście poniżej waszych oczekiwań? Znaczy każdy mecz jest zupełnie inny, to wszyscy doskonale wiemy. Na pewno mecz otwarcia z zespołem Turku był taki przełomowy, gdzie wkradało się bardzo dużo nerwowości. W paru aspektach rzemiosła siatkarskiego niestety dużo rzeczy nam nie wychodziło i bardzo dużo błędów własnych robiliśmy, co wkradała się duża nerwowość w nasze poczynania. Na pewno zagraliśmy dobry pierwszy set z Energetykiem, tam naprawdę dobrą zagrywką też wyprowadziliśmy swoje akcje. Też dzisiaj w tym ostatnim meczu ze Złotowem no, uciekł nam kolokwialnie ten jeden set. Po 24 było, mogliśmy tam no, na swoją stronę gdzieś wygraną przełożyć, także oblicze tych meczy bardzo, bardzo różne. Jak to w finałach, także tutaj trzeba być cierpliwy, wykorzystywać każdą swoją szansę ku temu, żeby ten dobry wynik do końca dowieść. A rozumiem, że najtrudniejsze było to, że dużo błędów i wyrównany poziom, dobrze zrozumiałam? Tak. I wasz nieoptymalny skład? Tak, no, patrząc przez ostatnie finały mistrzostw Wielkopolski, to poziom na pewno był wyrównany. Tutaj zwyżka formy zespołu z Turku. Złotów też, który gra młodszym zespołem, który też będzie zaskakiwał na pewno na kolejnych finałach. No i zobaczymy, kto w przyszłym roku będzie walczył o najwyższe laury w kategorii juniorek. Na pewno poziom się wyrównał przez nieobecność zespołu z Kalisza. A kto będzie dominował za rok, no to czas pokaże. W waszym zespole była duża grupa dziewczyn, które w ubiegłym sezonie grały w finałach Polski kadetek. Czy te dziewczyny przyniosły właśnie to doświadczenie z tamtych finałów Mistrzostw Polski? To znaczy na pewno tak. Niektóre z tych dziewczyn już też w zeszłym roku ogrywały się na poziomie drugiej ligi. Niektóre już nawet 3 lata temu grały na poziomie drugiej ligi. To na pewno procentuje te rozgrywki w rozgrywkach centralnych na poziomie drugoligowym. Niemniej jednak no, praca, którą one wykonują w klubie, w kadrach, które są, no, procentuje to potem właśnie takimi wynikami jak dzisiejszym. Czy część z tych dziewczyn chociażby będzie również finalistkami Mistrzostw Województwa Kadetek? Tak, na pewno. Tutaj duża większość tych dziewczyn będzie u nas w Szamotułach na finałach kadetek. Tam też apetyty mamy duże. I na pewno w kadetkach też będzie bardzo wyrównany poziom, także też 4 zespoły będą walczyć o miano najlepszego i też spodziewamy się dużo sportowych wrażeń i emocji. Czy te kadetki pokazały się bardzo dobrze i będzie to procentowało właśnie w kadetkach, w finałach kadetek? Tak jak już wspomniałem wcześniej, każde finały rządzą się swoimi prawami. No, tutaj dziewczyny na pewno, jeżeli są młodsze, doświadczenie boiskowe, które tutaj zdobywają, miejmy nadzieję, że przełoży się to na finał kadetek i w dobry sposób będziemy też walczyć o te medale. Czas pokaże, zobaczymy. Tymczasem gratuluję drugiego miejsca i do zobaczenia w Szamotułach. Tak, bardzo, bardzo dziękuję i na pewno tutaj ten medal to jest zasługa pracy wszystkich trenerów u nas w klubie, całego sztabu, prezesa Małyszki, zarządu klubu, oczywiście Łukasza Klapczyńskiego, który ten zespół prowadzi jako pierwszy trener. Także bardzo dziękujemy i bardzo z tego medalu cieszymy. Dziękuję. Dziękuję. Trener mistrzyń Wielkopolski juniorek. Czy taki był plan, czy taki był cel? Myślę, że można odważnie mówić, że tak, bo no, szykowaliśmy się do tego, żeby wygrać województwo i zrealizowaliśmy to w 3 meczach. Każde spotkanie wynikiem 3-0, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego pierwszego etapu rozgrywek. Totalne dominatorki na terenie Wielkopolski, ale czy był któryś mecz, który wam szedł ciężko, że musieliście naprawdę wznieść się na wyżyny? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Na dobrą sprawę wszystkie te trzy spotkania mieliśmy pod kontrolą naszą, bo zakończyliśmy wszystko w trzech setach. Myślę, że wczoraj pierwszy set z Szamotulaninem, skończyliśmy ten set na przewagi i tutaj był chyba najrówniejszy set na tym turnieju. Dzisiaj z Turkiem pierwszy set bardzo gładki. Widziałam też zmiany w porównaniu z poprzednimi dniami. Czy taki był cel, żeby wszystkie dziewczyny ogrywać przed kolejnymi etapami? Na pewno miałem takie założenie, że będziemy musieli zmieniać układ na boisku, tak żeby zobaczyć jedną, drugą, trzecią zawodniczkę i dać szansę pokazania się na boisku. Nie mamy też łatwego zadania, bo przygotowujemy się do turnieju takiego jak ten finał. Całym zespołem szykujemy się w ciągu trzech dni i startujemy, więc tutaj myślę, że wiedzieliśmy, że chcemy wygrać tutaj to finał wojewódzki i wyjść z pierwszego miejsca, ale z drugiej strony też tutaj, no, mamy taki etap też tego, żeby zobaczyć w jakim układzie zawodniczych na boisku, jak się prezentujemy. Czy już to doświadczenie, które dziewczyny mają z pierwszej ligi, to właśnie to procentuje tutaj przynajmniej na razie na etapie województwa? Myślę, że tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. To doświadczenie, które zyskujemy, to widać w trudnych momentach też, gdzie ręka nie zadrży raz, drugi. Myślę, że to jest wartość bardzo dodana tutaj dla tego zespołu, więc z całą pewnością odpowiadam, że tak. Mówi się, że Wielkopolska jest najmocniejszym województwem w tej kategorii. Wszystkie cztery zespoły wychodzą dalej. Wiadomo, będziecie organizatorem ćwiartek. Czy znacie już, macie jakieś informacje, które zespoły w Polsce mogą wam się bardzo mocno postawić, na których musicie uważać, żeby wam nie odebrały medalu? Odnośnie ćwierćfinałów, to wydaje mi się, że nie będziemy organizatorem ćwierćfinałów, bo w tym roku miejsca z klasyfikacji wojewódzkiej 9-16 organizują ćwierćfinały, a w przypadku chłopców mamy taką możliwość, że to my będziemy organizować. A jeśli chodzi o ćwierćfinały i kolejny etap, zobaczymy. Ja muszę troszeczkę się też, ja znam kilka zespołów na dobrą sprawę juniorskich i też tutaj przede wszystkim te, gdzie zawodniczki grają też w pierwszej lidze. Także trudno mi trochę odpowiedzieć na pytanie odnośnie tego kolejnego etapu. Będę musiał się trochę rozeznać, jeżeli chodzi o poszczególne zespoły, jak to wygląda. To będziemy pytali wtedy po ćwiartkach. Tymczasem gratulacje wielkie i do zobaczenia w kolejnym etapie. Dziękuję ślicznie, dzięki. Trener juniorów Szamotulanina. Po pierwsze, nie udało się nic wygrać, ale z drugiej strony to chyba dobrze, że męska siatkówka się odradza w Szamotułach. Na pewno po poprzednich dwóch latach cieszy nas, że wracamy do, można powiedzieć, do potęgi województwa, do finałów wojewódzkich. Jeżeli chodzi o sam finał, niestety nie poszło po naszej myśli. Liczyłem zdecydowanie na wygraną w dzisiejszym meczu oraz w piątkowym meczu. Nie powiem, z wczorajszym meczu liczyłem się z porażką z drużyną Energetyka, wiedząc, że chłopaki grają w drugiej lidze, ale mówię, liczyłem przede wszystkim na zwycięstwo w meczu z Piłą piątkowym oraz dzisiejszym. Niestety nie zagraliśmy w takiej formie, jak trafiliśmy na barażach o finał. Zagraliśmy może niecałe 70% tego, co graliśmy na barażach. Takie jest życie. Cieszy nas sam fakt, że jesteśmy po prostu w finałach. Szkoda, że bez medalu, ale takie jest życie. Ale czy to nie jest tak, że już wejście do finału wojewódzkiego, gdzie można powiedzieć wyprzedziliście jedynkę Poznań, nie jest już sukcesem tych chłopaków? Oczywiście, że jest sukcesem, patrząc, że rocznik 2006 przez ostatnie dwa lata nie pojawił się w żadnym finale. Dwa lata pod rząd w kadecie odpadali w turniejach barażowych. Cieszy się fakt, że w tym roku udaje się, można powiedzieć, przejść tą klątwę baraży i awansować do turnieju finałowego. Czy mówisz, że zagraliście tutaj na 70% swoich możliwości, jeszcze te 30 jest? Czego brakowało? Obrona, atak, rozegranie, przyjęcie, zagrywka? Jest jakiś taki jeden element, który tutaj wam zdecydowanie nie wyszedł?
Niestety w każdym meczu jedna rzecz, jedna osoba, jeden zawodnik główny nie zagrał na swoje możliwości, które znam. W piątek jeden zawodnik nie zagrał na swoim poziomie, wczoraj również jeden, dzisiaj kolejny raz jeden. Niestety nie umieliśmy trafić w formie, żeby wszyscy zagrali na swoim optymalnym poziomie, tylko zawsze któryś musiał, niestety zagrał na gorszym poziomie niż potrafił. No dobrze, czy ktoś zagrał na poziomie lepszym niż oczekiwałeś, na 120% swoich możliwości? Ciężko powiedzieć, patrząc, że nie wygraliśmy żadnego spotkania, na pewno wiem, że chłopaki potrafią zagrać o wiele lepiej. Mam nadzieję, że pokażemy to dalej w Polsce, patrząc za 2 tygodnie w finale mistrzostw Polski. Zobaczymy, jak będzie wtedy. Czy tutaj są jacyś kadeci, którzy będą reprezentowali również kadetów? Mamy w zespole, mieliśmy 4 lub 5 kadetów, którzy za 3 tygodnie pojawią się w Pile na finałach. Zobaczymy, jak tam pójdzie, mają 3 tygodnie pracy do tych finałów, ale na razie myślę, że te osoby skupią się na przygotowaniach do turnieju ćwierćfinałowego juniorów. To życzymy w takim razie przejścia do połówek. Chłopaki się zgrywają, mówię, że wszyscy zagrają na swoje możliwości, będzie przynajmniej półfinał? Liczyłbym na to, fajnie byłoby wejść do półfinału, ale mówię, ćwierćfinały juniora rządzą się losowaniem, a losowanie jest zawsze, nigdy nie wiadomo, gdzie się pojawi, z kim się zagra, na kogo się trafi, to jest zagadka. Czy ci juniorzy będą jeszcze w przyszłym sezonie mogli grać w tej kategorii? Praktycznie cały zespół jest młodszym juniorem, mamy trzech chyba starszych juniorów, więc podobny skład pojawi się na pewno w tym sezonie. Wtedy z większymi aspiracjami. Oby. Dzięki bardzo. Dziękuję. Tak, jestem przyjmujący, nazywam się Wiktor Kokociński. Satysfakcjonuje nas trzecie miejsce, bo jednak to jest kategoria juniora, my w juniorze graliśmy kadetem. Mogło być lepiej, lecz wczoraj niestety zawiedliśmy, ale dzisiaj się odkuliśmy po wczorajszym ciężkim meczu dla nas, bo nie był to nasz dzień, ale dzisiaj pokazaliśmy to, co potrafimy, zagraliśmy naprawdę na wysokim poziomie. Może nie był to szczyt naszych możliwości, ale na pewno pokazaliśmy to, co potrafimy i tak jak mówię, jesteśmy zadowoleni z tego trzeciego miejsca w finałach wojewódzkich juniora. Który mecz był najtrudniejszy? Czy ten pierwszy z kolegami z jednego klubu, czy może dzisiejszy, gdzie walczyliście o to trzecie miejsce? Uważam, że najtrudniejszym meczem pod względem psychicznym to był mecz z Piłą, ponieważ w sezonie wygrywaliśmy wszystko. No po prostu to nie był nasz dzień wczoraj i dostaliśmy 3-0, ale najcięższym meczem uważam, że z Piłą. Bo z chłopakami jednak z juniora się znaliśmy i akurat wiedzieliśmy, że na pewno będzie ciężko, bo jednak to jest druga liga i chłopaki naprawdę wiedzą, co robią. Ale tak jak mówię, najcięższym meczem to był z Piły. A czy to, że znacie swoich przeciwników z Energetyka Pierwszego, czyli juniorów, którzy grają w drugiej lidze, czy to pomagało, czy utrudniało? Bo oni znali wasze słabe strony, a wy również pewnie znaliście ich i słabe, i mocne strony. Znaczy, my chłopaków, tych, co wyszli w pierwszym składzie, nie znaliśmy do końca, bo oni jednak w drugiej lidze wszyscy byli. Graliśmy z chłopakami, którzy byli tak naprawdę w kwadracie stali i nie grali. Dlatego nie wiedzieliśmy, jak chłopaki z drugiej ligi będą grali. No ale uważam, na pewno było dużo fajnych emocji i cieszymy się z tego, że mogliśmy z nimi rywalizować, bo jednak to był ciężki mecz, ale nie poddaliśmy się tak łatwo i nie pokazaliśmy to, co potrafimy z nimi również. Czyli to już pewne, że będziecie mieli trzecie miejsce, brązowy medal w Wielkopolsce? Tak, ponieważ Szamotuły niestety wszystko przegrali, a my ten jeden mecz wygraliśmy i to nas na trzecie miejsce daje. Czy to jest też taki handicap i takie wzmocnienie was przed finałem kadeta? Uważam, że jak najbardziej, ponieważ jednak chcieliśmy mieć to drugie miejsce, albo nawet pierwsze, jakby się udało, ale cieszymy się z tego, że mamy medal. Gratuluję w takim razie brązowego medalu i co do zobaczenia na finale kadeta. Do zobaczenia w finałach. Dzięki bardzo. Tego lutego. Zapraszasz? Zapraszam jak najbardziej. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Trener Roman Pilcht, trener wicemistrzów Wielkopolski juniorów. To wszystko, co mogliście ugrać? Ciężko powiedzieć. Na pewno niedosyt pozostaje.
Ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu całego turnieju. Chyba jesteśmy tutaj jednym z najmłodszych roczników, jeżeli chodzi o rozgrywki, ponieważ większość zawodników są to kadeci, nawet pierwszego roku kadeta, także w sposób sportowy wywalczyliśmy drugie miejsce i awans do rozgrywek centralnych, także nie musieliśmy się oglądać na wyniki pozostałych drużyn, które grały tutaj w tym finale. Dlatego ja uważam, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Oczywiście gdzieś tam apetyt rośnie w miarę jedzenia i w każdym dniu gdzieś tam inne składy wystawialiśmy, bo w pierwszym dniu był inny, w wczorajszym meczu też był inny skład. Dzisiaj też trochę porotowaliśmy, aby sprawdzić chłopaków, jak funkcjonują, dlatego ja jestem zadowolony w porównaniu do tam ubiegłego roku, to naprawdę jest bardzo dobrze. To ilu juniorów zagrało w tym zespole w ciągu tych trzech dni? Z samych juniorów, jeżeli dobrze zliczę, to około 6, natomiast pozostali zawodnicy to są pierwszy i drugi rok kadeta, a wczoraj zupełnie na przykład wyszedł zespół kadeta, także no, widać, że gdzieś to szkolenie idzie w dobrą stronę, my się cieszymy, bo to wiadomo na przyszłość jest, wiadomo, że idzie w dobrym kierunku po prostu na przyszłość. Czy ci kadeci, którzy grali wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj, to jest również ta grupa, która będzie za 3 tygodnie walczyła o Mistrzostwo Polski Kadetów? Znaczy, mamy w kategorii kadetów 2 roczniki wystawione i oni na pewno będą grali, a jak wyjdzie, no to zobaczymy. Na pewno też energetyk się włączy do tej rywalizacji, bo wiemy, że w drużynie jest energetyka, bodajże 2 podstawowych i zawodników nie grało. Natomiast trudniej będzie moim zdaniem też bardzo ciekawy, tak jak tutaj. To wróćmy tutaj do juniora. Wygraliście 2 z 3 meczów. Energetyk jest na tyle mocny, że był nie do ugryzienia przez żaden inny zespół? Ja bym nie patrzył w takich kategoriach, że jest zbyt mocny. Są to rozgrywki młodzieżowe. Tak jak wcześniej wspomniałem, my żeśmy o wiele młodszym zespołem wyszli. Nawet nasz atakujący to jest pierwszy rok kadeta, no to z niektórymi chłopakami, którzy mają ostatni rok juniora naprzeciwko, no to jest dosyć duża różnica, tak? W graniu, w doświadczeniu, ale też i w tężyźnie fizycznej. Zespół Energetyka jest dobrze poukładanym zespołem, który tak naprawdę no, na tym poziomie tutaj naszym wielkopolskim, można powiedzieć, że każdy jakiś tam błąd przeciwnika skrupulatnie wykorzysta. Ja nie jestem ogólnie, tak jak wcześniej powiedziałem, jestem zadowolony z opaków, liczyłem na coś więcej, że podejmiemy walkę, gdzieś tam moim zdaniem troszeczkę głowy zabrakło, bo umiejętności sądzę, że nie, że przez ten turniej pokazaliśmy, że potrafimy grać, nawet w innych momentach, kiedy przegrywaliśmy, chociażby w piątkowym meczu, natomiast gdzieś tam zabrakło trochę głowy i tyle, ale to też jest dla nas nauka, wiemy na czym mamy pracować i tyle. Czy jakieś cele przed tymi juniorami, właściwie kadeto-juniorami są postawione? Co muszą osiągnąć, czy co chcielibyście osiągnąć na szczeblu? Ja zawsze mówię, że należy mierzyć wysoko i marzyłbym sobie, żebyśmy zdobyli Mistrzostwo Polskie, chociaż już to będzie bardzo trudne i nikt na nas nie będzie stawiał. Natomiast ja uważam, że ta grupa ma się po prostu rozwijać. Ma się rozwijać, grać najlepiej. Nie ma co też w tych młodych chłopakach nie wiadomo jaką presję nakładać, żeby oni się nie zamknęli w sobie. Oni mają swoje też cele wewnętrzne, które chcą spełnić, sprawdzić się na tle chłopaków, rówieśników. I żeby myśleć po prostu jak dalej pracować też sami nad sobą, bo sport to nie jest tylko trening, nie jest tylko to co się dzieje na hali, ale również poza tym jakim trzeba być osobą sportowcem, żeby osiągać sukcesy. Dlatego my na to nie patrzymy. Patrzymy na tym, żeby dobrze zagrać turniej, tak jak tutaj. Chcieliśmy się dobrze pokazać, chcieliśmy pokazać, że jesteśmy w stanie rywalizować. Fajnie się ułożył dla nas turniej, że mogliśmy w ten ostatni dzień walczyć przed meczem o coś więcej niż tylko, żeby wyjść i dobrze się zaprezentować, bo tak naprawdę stawka też była duża tego spotkania. No nie ukrywajmy, no Mistrz Wielkopolski w tym roku organizuje ćwierćfinały u siebie. Także to też jest bardzo duży, że tak powiem, handicap dla danego klubu. Tak? To cóż, to co? Mogę na teraz pogratulować 2. miejsca, co będzie dalej, to już Was nie interesuje, rozumiem, tak? Mają chłopaki dobrze grać. Tak, mają chłopaki dobrze grać i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Artur Becker, rozgrywający dominatorów Energetyka. Artur, od roku jesteś w Spale.
Jak tam ci się podoba? No, myślę, że to był dobry wybór, ponieważ no, gramy tam na co dzień w pierwszej lidze i dzięki temu możemy złapać bardzo duże doświadczenie. A czy jak tutaj wracasz, bo rozgrywający no, to jest kluczowa pozycja, trzeba się zgrać. Czy dużo czasu wymagało zgranie się z twoimi kolegami, którzy na ataku, żeby dostali taką piłkę, jaką sobie życzą? No, z większością chłopaków już grałem tam 2 lata temu, no to coś tam pamiętałem, ale dużo chłopaków też było nowych. No a pozycja rozgrywającego to jest taka pozycja, w której no, musisz no, trochę potrenować z chłopakami, żeby się zgrać. No ale myślę, że z treningu na trening będzie coraz lepiej. Każdy rozgrywający ma swoją charakterystykę. Jedni lubią grać pipa, drudzy środek, trzeci skrzydła. Ty o sobie możesz już coś powiedzieć? No myślę, że tutaj na tym turnieju akurat no, jakoś nie zaprezentowałem się, żebym grał jakieś pipy, tam środek, no bo ponieważ też nie było tego zgrania, ale na co dzień jak gram w Spale, w pierwszej lidze, no to dużo gramy środkiem i pipem. Na ile różni się taki trening w klubie, w Energetyku, w najmocniejszym chyba klubie Wielkopolski, w porównaniu z tym, co robicie w Spale? No myślę, że no w Spale większość chłopaków no to po prostu są najlepsi, jakby najlepsza młodzież w Polsce. No i troszkę jakością się różni ten trening, tak? A granie w pierwszej lidze, twoje pierwsze mecze w pierwszej lidze, bo wiem, że jesteś tam pierwszym rozgrywającym, to był jakiś taki duży przeskok z tej drugiej ligi do pierwszej? No był duży, no już w pierwszej lidze gra dużo doświadczonych zawodników, no i było widać tę różnicę. No to jeszcze chwilę o tej Ewzie, bo zdobyliście złoty medal, przepustkę do Mistrzostw Europy. Jak tam jest w reprezentacji? No super, atmosfera jest bardzo dobra, no i dogadujemy się tam z chłopakami. Też jestem zadowolony, że mogę grać w reprezentacji. No i tyle. Jakieś pierwsze odczucie, kiedy usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego? No to już nie było pierwszy raz, ale no tam chyba 2-3 lata temu, no to było bardzo takie pamiętliwe przeżycie. Na razie reprezentacja młodzieżowa. Spotkamy cię w reprezentacji seniorskiej w przyszłości. No mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo i w takim razie co? Powodzenia w dalszych krokach. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trener Dominik Hajduk. Trener najlepszego zespołu młodzieżowego w Wielkopolsce. Terminatorzy, dominatorzy. Czy ktokolwiek może wam podskoczyć w Wielkopolsce? Wygraliśmy, tak. Natomiast no, warte zaznaczenia jest, że pozostałe zespoły to były zespoły młodsze od nas, tak? Także było to naszym obowiązkiem, mając zespół kompletny juniora rocznikowo, żeby ruszyć dalej w Polskę. Zrobiliśmy pierwszy krok, wygraliśmy i teraz troszeczkę się podleczymy. Poczekamy na losowanie i szykujemy się. Z tego, co mi wiadomo, to ćwiartki gramy tutaj, bo województwa 1-8 u chłopaków organizują, także czekamy. Czy któryś, dałeś pograć właściwie wszystkim chłopakom tak naprawdę? To było takie przetarcie, żeby w kolejnych etapach wszyscy byli gotowi do gry? Tak, tutaj gdzieś tam chciałem na pewno, żeby każdy wszedł na boisko, bo tak jak tutaj mówiliśmy poza kamerą, ważne jest to budowanie zespołu. Natomiast mi zależy, żeby ci najmocniejsi, na których ciąży największy obowiązek grania i zdobywania punktów, zagrali jak najwięcej z Arturem, który przyjeżdża do nas z zespoły, a to jest taka no, chyba najgorsza w mojej opinii pozycja, którą można mieć poza domem. No właśnie, Artur rozgrywał się właściwie z każdym meczem jakby to wyglądało lepiej. Ile potrzeba jeszcze zgrania z Arturem, żebyście zdobyli tytuł Mistrzów Polski Juniorów? Nie wiem, czy jakiekolwiek najlepsze zgranie wystarczy na to, natomiast no to jest elastyczny zawodnik i sobie poradzi w każdej sytuacji, no ale jak chcemy grać już na takim naprawdę najwyższym poziomie, w naszym piku, no to musimy być mocno zgrani, ale to nie jest tak, że nie mamy go, bo Artur przecież z tymi chłopakami z rocznika 05 grał dużo, tak, on dopiero w tamtym roku bodajże poszedł do Spały. No nie wiem, w każdym razie grali ze sobą w kadecie, także znają się na tyle, że to nie jest nauka od początku. Czy taki zawodnik jak przychodzi ze Spały, to czy ty widzisz jego większe umiejętności, dokładniejszą piłkę, a tylko takim defektem, który może się pojawić, jest brak zgrania z środkowymi atakującymi, przyjmującymi? Różnie, każdy jest inny, każdy ma jakiś swój bagaż, jakąś swoją historię. Artur na szczęście jest w Spale i w pierwszej lidze tam gra.
regularnie jest pierwszym rozgrywającym. Tak? W tamtym sezonie miałem chłopaków w Spale, którzy z trzech grał tylko jeden, środkowy. Tak? I mieli możliwość tutaj, troszeczkę odżywali tak sportowo, bo grali tutaj w szóstce, natomiast tam nie grali. Także na pewno dla mnie jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie, w Polsce w swoim roczniku, o czym świadczy to, że gra w reprezentacji. Grał teraz na Ewzie, może troszeczkę mniej, nie w pełnym wymiarze, natomiast jest od lat w kadrze i to jest odpowiedź na to, że ktoś docenia jego rozegranie w reprezentacji. W ubiegłym roku również byliście bardzo mocni, w województwie niewiele zabrakło na szczeblu. Na ile ten rocznik, ten tegoroczny junior jest mocniejszy, a czy słabszy według swojej opinii i może zwojować coś więcej w Polsce? Nie wiem, trudno powiedzieć. Wyskoczył rocznik 04 w tamtym roku, teraz wskoczył na ten wiodący rocznik 05. Ten rocznik 05 jest bardzo mocny w Polsce, także kwestia zdrowia, szczęścia w losowaniu, jak porównać tamte zespoły. No właśnie, czy masz jakieś rozeznanie już? Chodzi mi o zespoły, nasz junior z tamtego roku i nasz junior w tym roku, nie? Także ciężko, trudno ocenić. Myślę, że mieliśmy trochę większą siłę rażenia, natomiast czy to przeważa za każdym razem? Jest na przykład Wiktor Mackiewicz, MVP tego turnieju, który potrafi w ataku z piłką zrobić wszystko. Tak, także czy ten mocny atak zawsze daje punkt? Niekoniecznie, nie? Także trudno powiedzieć. Zobaczymy na koniec tego sezonu. Tym bardziej, że część chłopaków też, która tutaj grała w tamtym zespole, także w sumie nie myślałem nigdy na ten temat i raczej chyba już zakończę rozmyślania. Okej, czy ta druga liga dalej będzie, będziesz oszczędzał tych juniorów w drugiej lidze, czy nie, czy wręcz odwrotnie, oni mają jeszcze grać, żeby jak najwięcej doświadczenia trudnych piłek kończyć przed rozgrywkami juniora w Polsce? Nie no, druga liga jest po to, żeby grali generalnie, także jeżeli im zdrowie dopisuje, to grają. Także Maciek Pacholski akurat ma delikatny problem z kolanem, ale cały sezon w drugiej lidze gra w szóstce, więc jeżeli będzie zdrowy, to na pewno będzie grał. Teraz ma troszeczkę taki plan naprawczy, że jest okej, już tak naprawdę wchodził, gdzieś tam rozgrzewał się w ataku, ale zależy mi na tym, żeby przede wszystkim wszyscy byli zdrowi i mogli pokazać swoją najlepszą siatkówkę. Mamy też seniorów od tego, tak? Mamy siódemkę seniorów, którzy spokojnie mogą zagrać bez pomocy juniorów w drugiej lidze. Plan minimum dla juniora? Plan maksimum? Rozumiem, złoto. Plan minimum? Nie mamy jakiegoś... Mamy plan, żeby grać dobrze te turnieje, awansować coraz dalej do finałów. Będziemy starali się go realizować, ale droga jest długa i tych czynników jest masa. Tak jak mówię, przede wszystkim zdrowie i szczęście w losowaniu, bo czasem można trafić na bardzo trudną grupę i dwa bardzo dobre zespoły, na przykład w półfinale, nie wychodzą do finału. Dzisiaj już kończmy, bo turniej długo potrwał. Wielkie, wielkie gratulacje i co? Czekamy na ćwiartki również tutaj, na tej hali. Tak. Z tego co wiem, to hala jest zarezerwowana na ten turniej, także dziewczyny chyba ruszają w Polskę, tak, a chłopaki grają tutaj, nie? Także chyba w środę jest losowanie, zawsze było w środę, także... To do zobaczenia. Do zobaczenia.